Jak zapowiada burmistrz Cieszyna Gabriela Staszkiewicz, wraz z początkiem października wieżę cieszyńskiego ratusza ozdobi długo wyczekiwana iglica, którą w 2017 roku zerwała wichura. Oprócz iglicy zamontowana zostanie również bania z kapsułą czasu. Myślę, że pierwsze 2 tygodnie października to już będzie montaż iglicy, oczywiście z tubą w środku, z banią i tubą w środku, z tymi rzeczami, które mieszkańcy chcieliby tam umieścić. Też takie pytanie trafiło do mieszkańców, więc pomysłów jest bardzo dużo. Wybraliśmy, czekamy jeszcze w tym tygodniu do końca. Te materiały mają przyjechać, przywiezione zostać albo przyniesione zostać do ratusza. Ta tuba nie jest duża, więc też wiele rzeczy, właściwie materiały mamy przygotowane, będziemy upychać w tubie. Czyli sporo tego jest, ja już widziałam taką wstępną listę, no proszę nam tutaj zdradzić, co tam będzie, pewnie będą jakieś zmiany, ale na chwilę obecną. Zacznę od tego, co się tam nie znajdzie, więc na pewno nie zmieści się kanapka cieszyńska, a raczej byłoby to dość ryzykowne. No i butelka noszaka też się nie zmieści. Natomiast będzie etykieta noszaka. Prosiliśmy też o zdradzenie receptury cieszyńskich kanapek, ale dowiedzieliśmy się, że nie ma takiej opcji. Więc będzie rzeczywiście informacja, jakie cieszyńskie kanapki mogą mieszkańcy i turyści w 2022 roku zakupić w Cieszynie. Będą 2 wiersze naszych poetów, pana Zbigniewa Macheja i pana Jerzego Kronholda. Będzie oczywiście kronika, historia miasta, będzie nasze nowe logo współpracy czeskiego Cieszyna i Cieszyna. Będzie też informacja o 20-leciu naszej współpracy z miastem Puck. Jeśli państwo macie jeszcze jakąś rzecz, którą koniecznie trzeba by było tam umieścić, to bardzo prosimy w komentarzach pod miastem Cieszyn umieścić, a będziemy się zastanawiać, czy się nam zmieści i jak moglibyśmy ją umieścić albo upamiętnić. Będzie też dużo zdjęć z Cieszyna, bo z tego, co wydobyliśmy z tuby z 1984 roku, te zdjęcia były w najlepszym stanie. Rzeczywiście papier, zdjęcia przetrwały te 40 lat i myślę, że następne też będą miały szansę przetrwać. No właśnie, czyli niekoniecznie materiały na pendrive'ie. Tak, podobno pendrive'y nie wytrzymują, ale spróbujemy zrobić taką próbę, także część rzeczy oczywiście się pojawi też na pendrive'ie. Być może będzie w przyszłości możliwość odtworzenia tego i z tych nośników. To kapsuła czasu, ale nas interesuje też i sama iglica. Czy ona wytrzyma próbę czasu? Jak będzie wyglądał sam montaż? Od wielu dni już ten montaż jest szeroko komentowany na profilach miasta, ale też na profilach naszych mieszkańców. Ja pragnę tylko jeszcze raz zapewnić, że cały montaż jest prowadzony przez profesjonalną firmę i absolutnie może wygląda to ryzykownie, ale taka forma została przez wykonawcę wybrana, jest ona sprawdzona. To jest wykonawca, który wykonywał takie prace w przeszłości również na kościołach, na takich obiektach, więc na pewno jest to z pełnym profesjonalizmem robione. Choć zdjęcia rzeczywiście wychodzą kosmiczne z tą drabiną na naszej wieży ratuszowej. No i myślę, że trochę tych elementów już się pojawiło, więc świeci się ta nasza iglica. Rzeczywiście te wszystkie elementy po kolei zostaną umieszczone i planujemy tak do połowy października, że już będzie z powrotem iglica na ratuszu. I przetrwa próbę czasu? Tak jak ta kapsuła? Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że tak też, tak jak mówiłam, firma, która się do nas zgłosiła i z którą rozmawialiśmy, ma doświadczenie, też mogła podpowiedzieć pewne kwestie. Myślę, że to, co udało nam się również z muzeum
opracować i podglądnąć z tych poprzednich kapsuł, to też nam wiele mówiło o tym, dlaczego taki, a nie inny kształt, dlaczego obrotowa i być może to jest właśnie ten, to będzie ten, to przyczynek do tego, że będzie ta iglica dłużej, mam nadzieję, niż ostatnio. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik.